Witajcie towarzysze, witam was w nowej serii z gry Motorsport Manager. Będziemy dzisiaj grali na modyfikacji F1 2019, coś tam, nie pamiętam. I tak, oto tak wygląda się moja postać. Zapomniałem dnia ustawić, ale na szczęście to mi się pozajmie, bo 10 stycznia mam urodziny. I cóż, tak oto wygląda bez premii. To jest taka moja pierwsza gra, idę bez premii na żywioł. No i oczywiście bierzemy zawody bolidów, Formuła 1. Będziemy odbudowywać Williamsa i stworzymy go Make Williams Great Again. Tak sami widzicie Williams, mamy tutaj piękny logotyp Orlen i Lotosu. Tu jeszcze Rexona i tutaj chyba jeszcze jakieś BT, coś tam. No, tutaj wszyscy dostawcy, no. Presja niska, przewidywana pozycja 7. Więc cóż, wybieramy. Mamy tutaj oczywiście wstawkę z Formuły 1 i gra się nam w 3 tunie. Oczywiście Mateusz Towarzyski to nie jest moje imię, prawdziwe i nazwisko. Są osoby, które mogą to potwierdzić. Jest to takie imię i nazwisko wykorzystywane moje, które będę wykorzystywał do swoich serii tak już od teraz. Więc jeśli będziecie później oglądać serię albo później oglądacie, to mam nadzieję, że ten gra się oczywiście zapisuje, więc cóż. Mamy tutaj oczywiście naszego George'a Russell i naszego Polaka rodaka, czy Roberta Kubicę. I cóż, na początku tutaj nasza tutaj, a tak to wszystko wygląda. Grać. Tutaj jest wszystko moje informacje na ten temat. Tak oto wyglądam w tym stroju. I cóż, wejdźmy sobie ten. Tutaj zostałem przywitany przez James Ulvina. Widzę, że zostałem. Kurde, nawet nie wiem kto to jest, ale przy okazji się trochę douczę. No. Witam w zespole Williams, bardzo cieszę, że jest ta kariera, bla bla, tam czytam wiadomo. Teraz tutaj przywitał nas George Russell, czy Russell, nie jestem w stanie poprawić te nazwiska. Okej, okay, czyli stwierdzi, hej, nie wiem czy kim właściwie jesteś, to dam ci trochę czasu, żeby pokazywać to będzie najlepiej. Ja i Robert Kubica się dogadujemy. Mam nadzieję, że utrzymamy rodzinną atmosferę. Chyba w tym roku mamy szansę na mistrzostwo. Jestem auto z całym terenem, jasne, ale sądzę, że się to... bardzo... George Russell jest bardzo, jak to powiedzieć... Ja już nie powiem. Bardzo optymistyczne. Cześć szefie, to ty jesteś tym anonimem, który przyjmuje drużyny na rany. Na pewno... Pewnie na rozmowę o pracy nie było lekko, co? Kubica mnie przywitał trochę. Jesteśmy Polakami z tymi zespołami. Tu mamy jeszcze Padiego. Nie mamy pojęcia. Padi też nie za bardzo szczęśliwy jest chyba z mojego przyjścia. A wielkie życzenie, no to ten. No to. No. Tak, to jeden spoiler. Tutaj kierowców, report o kierowcach. Czyli tak. Z nami od niedawna wysyłam ci raport. George Russell, że do kierowców w Mistrzostwach Świata ma jednak niezły potencjał. Jeśli damy. Nie należy do lepszych. Nie damy mu szansę się rozwinąć, to może stać się jednym z lepszych kierowców w Mistrzostwach. Że jeszcze raz świetnie wyprzedza, ale kilku z niego z uwagą. Kubica. Robert jest przeciętnym kierowcą w mistrzostwach. Robert Kubica przeciętnym kierowcą. Nie ma zbyt wielu potencjału, więc nie powinno czekać, że w najbliższych latach się rozwinie. Robert dobrze udziela uwagę, ale ma problem z kondycją. I tu mam jeszcze Siergieja, bo w tej modyfikacji Siergiej znać o tym. Siergiej jest jednym z najsłabszych kierowców mistrzostw. Lorda, hejtują Lorda Siergieja, ale cóż. Ten raczej nie powinniśmy inwestować w jego rozwój, gdy osiągnie już potencjał i porównania swojej zdolności kierowcy. Serwi utrzymuje świetną formę, jest też kierowcą sponsorem, to zawsze się przyda. Mało mamy czasu do rozpoczęcia, więc... Okej. Okay. Tutaj Frank Williams, założyciel oryginalny, wysłał nam wiadomość, że hej, wielkimi krokami nadchodzą nowy sezon. I jakie miejsce powinni zajmiemy? Ja mi się wydaje, że 7 miejsce powinno być. Tacy. O! Tutaj został zaprezentowany system odzyskiwania energii. W oryginalnej jest to ERS, a to jest SOL. System, no nie wiem,
są działa tylko w czasie wyścigu, więc okej, rozumiem. Tutaj informacja o trójstopniowych kwalifikacjach, jak w Formule 1 i trzeba. I tu rozumiem wprowadzenie do mechaników samochody. No cóż, będę zaprojektować nową część. W tylny uważają, że tylne skrzydło jest takie słabe, więc... Czy takie? Takie zaryzykować i wziąć takie nielegalne, czy wziąć takie legalne? Na luzie. A w sumie... Szybkie zakręty bym się... Co nadam więcej, więc... Zbudujemy tą część, paddy. Wiesz co z tym zrobić. I cóż. Chyba nic jeszcze żadnych części ulepszać nie będę, będę próbował się ten. Tak oto wygląda nasza fabryka Williamsa. Środek scoutingu na 100%, centrum personelu też. Prognozy. Centrum tunel aerodynamiczny też mam całkiem fajny. Ośrodek PR. O, coś. Ja chyba na razie nic nie będę tu tykał. Silniki tylko są takie słabe. Projekt. Fabryki mamy też najgorsze. Wydajność. Personel. Nasza marka jest całkiem spoko, ale cóż, zespół. Tak oto wygląda. No, Kubica ma 3,5 gwiazdki, tu George prawie 4, Siergi prawie 2 i coś tam. I cóż, wartość marketingowa jest dobra. Wszystko w miarę spoko są kierowcy. Kubicy raczej nie wyrzucę, bo byście mnie zabili. Tutaj mechanicy też są bardzo dobrzy. A te. 20, więc nasz mamy najlepszych mechaników, to coś, minuta 5, to dobrze. Oj, chyba nic się trzeba będzie zatrudniać. No cóż, finanse. Spalmy samochód na przyszły rok. Może tak na początku średnio zobaczymy, jak samochód będzie i sponsory. Potrzebujemy, mamy dwóch miejsc na sponsorów. Możemy wybrać pozycja docelowa 8 lepiej. Weźmy Hondę. Tak trochę śmiesznie, bo na pewno silnika Hondy nie będziemy mieli. Więc to i przy okazji nie pasuje ten biały kolor. I cóż, możemy teraz wybrać jakiś ten miejsce. Nie chciałbym brać 5, bo tutaj przy okazji Renault taki nie chcę. Więc wziąłem Martini. Więc mamy Martini, jednak będzie jeszcze trochę. Nawet nie widać tego Martini, więc okej. Ranking. Ja też mówię, jestem początkującym w tej grze. Czemu mi zastanawiają, no czemu to jest Dubaj zamiast Bahrainu? Takie śmiesznie, no dobra. Grand Prix Kapsztad, co? Jest tu Monako w ogóle? Niedopracowane. Dobra, zatrudnilibyśmy jakichś dobrych tych. Szansa na błąd 0%. A za tego możemy... Rezerwowi się przydadzą. O! 20 na 20, dostałem achievementa 20 na 20. Jeszcze tutaj poszukamy jakiegoś człowieka. Ten do opony będzie się idealnie nam dawał, więc też pana mechanika zatrudnimy. Cóż, wydaje mi się, że to wszystko. Dopasuj. Tutaj mogę jeszcze dopasować różne części. Albo centrali. Ktoś. Ośrodek badań. Nowe budynki, co możemy zbudować?
park rozrywki, heh. Tor testowy. Dobra. Jak na razie nic. O. Tutaj jakieś wiadomości. O. Tutaj kolejny. Reakcja fanów mieszana. Tutaj jakiś kierowca. Indy 500, tak mi się wydaje. O, nawet historia jest, to też fajne. A nie, to... Dobra, nawet nie wiem, jak to są... Nie znam pan kierowcy, chociaż... Wrażenie mam, że powinien go znać. O! Kończyli ten. Do pasji. Cóż, zamontujmy w samochodzie Russella na początku. Więc tu, dobra. Teraz... personel. Gdzie to są? Samochód. Projektuj nową część. To jest pro. Oj, tutaj już nie są aż takie sprawdzone. No cóż. Może by tak... Ryzyko... No, nie wiem, co wybrać. O, zwiększyć zawodność. I tutaj... Tutaj, no, zmniejszymy czas konstrukcji. Rozwijamy też tylnie skrzydło. O! Tutaj proszą mnie o wywiad, więc ja się zgodzę na wywiad. To twój nowy dom, chcesz... No to... Też tak mi się wydaje, że ten... Wielu fanów uważa, że... Pewno ten to mój obsługi... Trochę się wkurzył George, ale okej. Napisany przeze mnie. Tak. To dość realistyczna prognoza. I... W środku... Ten, znam prezesa zawodów, właśnie zawodów. No to już poszczęściło mi się. Tak. Samochód. No cóż. George, ja bym zaryzykował. W życiu to takie lep. Też te dobre nie są, tak jest. No cóż, dobra, powiedzmy, że... Niech... George się na mnie obraził trochę, więc cóż... Sprawdzę swój samochód i zaprojektuję mi jakąś nową część. Bo chyba już powoli zaczynam rozumieć, o co chodzi. No, zaczynam rozumieć, o co chodzi z tym budowaniem części, bo trochę pewnie wydaje mi się, że skopałem. Ale cóż, samochód. Chciałbym zaprojektować nową część, sprawdzę, która jest godzina. 22, no to jeszcze mogę chwilę ponagrywać. Niestety chyba daje mi się, że nie będzie żadnej tam wyścigu. Co mamy jeszcze słabe? To silnik mamy dobry, bo Mercedesa. Przyspieszenie. Przednie skrzydło. Gdzie jest ten przedni? No, w następnym wyścigu nie zwróciłem uwagi. Cyk. Trzeba zabudować tą część. Jak na razie buduję, to mógłbym jeszcze zmienić wygląd Williamsa, ale to... Jak już taki został stwierdzony, to... Taki wezmę. O! Jedziemy już do Sydney.
Sprawdzę, ile czasu minęło. 15 minut. To był taki. O! Krótki odcinek. O, Kubica! Kubica, widzieliście, tam był Robert Kubica. To był taki trochę krótki odcinek. No cóż, mam nadzieję, że taki początkowy odcinek wam się spodobał. No i cóż, ja już się z wami żegnam, mam nadzieję, że taki film wam się spodobał. No i cóż, make Williams great again and może zobaczenia. Jeśli dotarliście, to możecie napisać make Williams great again, dostaniecie serduszko. I nie pamiętajcie o cenie, bo bardzo mnie to motywuje. No to ja już się z wami żegnam. Cześć.